Tu mam instalację fotowoltaiczną. Tak wygląda. Dwa panele na stelażu z palety zrobionej, zabezpieczonej olejem silnikowym, żeby korniki, mróz, woda, śnieg nie zajebały tej palety. Można to regulować sobie dowolnie. Więc teraz sobie produkuję energię. I tu mamy złącza. Tylko niestety osoba wysyłająca mi na Allegro się pierdolnęła, bo miały być jeden rozdzielacz na plusy, drugi na minusy. Przyszły dwa plusy, więc po prostu zamieniłem stronami kable w rozdzielni, więc będzie trzeba zwracać na to uwagę, ale powiem szczerze, że warto było. Mamy wszystko spięte. Jest to tutaj zabezpieczone. Jest to zrobione na zasadzie wieszaku, że to się kręci w rurze i sobie siedzi i się ładuje. Każdy panel, jeszcze się topnę, przepraszam bardzo. Każdy panel ma napięcie 20 V i 100 W. Więc razem mamy 40 V i 200 W. No i dojdziemy dalej. Tu przewód nam schodzi, idzie tu po ogrodzeniu. Tutaj wchodzi w peszel, wychodzi tu peszlem. Wychodzi za kostką brukową. Wchodzi tu w kolejny peszel. Tu mamy kolejne gniazdko. No i wychodzi już w instalacji, gdzie musiałem zamienić po prostu zamienić, jak to się mówi, biegunowość. Z tego tytułu, że po prostu sprzedawca się pomylił, wysłał mi nie te końcówki, co trzeba, ale to nie problem. Ważne, że działa. Mamy produkcję. Napięcie 230. Czego chcieć więcej? Fotowoltaika mała już oficjalnie ruszyła. Powiem tak, gdy wszystko będzie mogło się zagotować, to jest dany regulator temperatury, który jeżeli przekroczy 25,2 stopnia, uruchomi wentylator, który bardzo i sprawnie wyciąga zgromadzone ciepło. Więc tak to wygląda. To jest fotowoltaika mała, która w razie potrzeby ma zasilić UPS kotłowni, a nawet całą kotłownię. Spokojnie to pociągnie. Dla mnie najważniejsze, że to działa. Przy okazji możemy też ładować sobie telefon, bo zainstalowałem tu kabel typu C. Więc można sobie ładować telefon w razie potrzeby, laptopa. Nie widzę potrzeby dla chcącego, nic trudnego. Pozdrawiam serdecznie.